Witajcie moi drodzy, dzisiaj Denko i nie tylko, co, no zaczynamy od początku jak najszybciej. Pierwsze, WC żel, wiecie, niemiecka chemia, uwielbiam, tak jak on pachnie cytryną, no jest niezastąpiony, doczyszcza, tak, kamieni rdze i ten połysk zostawia w ubikacji. Wiecie co, nie pamiętam ile kosztował, ale coś koło 6-7 zł i tutaj jest 750 ml, no ale naprawdę, no jestem pod wrażeniem, bo wiecie, że ja od pewnego czasu, dość długo, ale od czasu kiedy nagrywam na YouTube, pokazuję wam wszystkie te żele do toalet, przeważnie są cytrynowe, ale ten z nich wszystkich jest najbardziej aromatyczny, jeżeli tak można powiedzieć. No ładnie, unosi się zapach w łazience, nie czuć tego, że była czyszczona, bo cytryna, wiecie, niweluje, no i bardzo ładnie pachnie. Także polecam. Dalszy ciąg chemii niemieckiej, Oxy, wiecie też, że ja uwielbiam. Jak zakupowałam, zaglądaliśmy sobie do środka i mówiłam, że nie ma łopatki. Na samym dnie, jak już było tego proszku bardzo mało, okazało się, że łopatka jest. Łopatka jest śmieszna, bo w kształcie czapki baseballowej. Ale jej nie używam, wiecie? Jakoś tak przyzwyczaiłam się do tych i przyniosłam wam na pokazanie. Wiecie, w każdym Oxy, czy polskim, czy niemieckim, oprócz tego jest taka dość duża łyżka na dość długiej rączce, więc jest łatwo też wyjmować. Ta jest bardzo krótka, no porównajcie sobie sami. No tak. Zdenkowane Oxy, do tego nie wrócę, wiecie co, domywa, dopiera oczywiście. Ale te poprzednie, które miałam i z Biedronki, i z Netto, i jeszcze tam z innych dyskontów po 6,99 dopierają tak samo, dopierają białe skarpetki, kołnierzyki, więc już tego nie zamówię. Jeżeli pamiętacie, jak otwieraliśmy przy dostaniu tej paczki, nie miał tych niebieskich drobinek. Jakoś jestem przekonana, że te drobinki bardziej dopierają. No nie wiem, może tylko to moje zdanie, ale wolę jednak tamte. I teraz tak, no jeszcze, dobra, to jeszcze jak już chemia, to chemia, dalszy ciąg. Płyn do podłóg. To jest akurat z Polski. To był zapach taki uniwersalny, wręcz powiedziałabym, no kwiatowy, ale no wiecie, to jest chemia polska. Chociaż ostatnio widziałam też w chemii niemieckiej Gold Drop. Nie wiem, czy to jest firma niemiecka i bardziej zalewająca polski rynek, czy wręcz odwrotnie. Nie wiem, nie wnikam. Miał przyjemny zapach, ale no nie był moim ulubieńcem. Teraz korzystam z taką tutaj marączkę, że można włożyć palce i trzymać. Jest niebieski zapach i pachnie bardzo ładnie i no nie opowiadałam wam, że te polskie to mają coś takiego, że się jak się wyżyma mopa, sklejają dłonie. Akurat tamten, który zdenkuję i wam trochę opowiem, tamten tego nie robi. Zresztą bardzo rzadko te z niemieckiej chemii to robią. Są bardzo przyjazne dla rąk. Także chemię mamy z głowy. Słuchajcie, mój mąż zdenkował Adidasa. To jest woda toaletowa perfumowana. Ja może tak przybliżę. Ci, co będą... O! Ci, co używają, będą wiedzieli, o czym mówię. No to jest zapach... Nie wyrażę się, no ale super ekstra, naprawdę. I teraz tak, w kamerze to wygląda, że to jest siwe. Nie, on, to jest czarny typowo Adidas, zapach Adidasa, jeżeli kolorem można określić zapach. Adidas swego czasu, czyli ponad 20 lat temu, wypuścił na rynek ten kolor, czyli czarny i granatowy. Granatowy bardzo się różni, też jest ładny, ale no nie tak urzekający jak czarny. Powtórzę jeszcze raz, ci co używają wiedzą o czym mówię, zapach męski super. I dlaczego się pojawił w moim denku? Ponieważ jest moim ulubieńcem. Ja z mężem znam się ponad 18 lat i od ponad 18 lat mąż używa tylko tego jednego. I do niego mamy taki wielki sentyment. No cóż, no to też jest mój zapach, więc też go postanowiłam tutaj umieścić. I tak, dalej pokażę wam świecę, którą pokazywałam wam ostatnio, że ileś tam jej było. Może tak bliżej pokażę.
Chciałam wam pokazać, jak ostatnio. O. Było jej troszeczkę wyżej. I mówiłam, że to chyba 4 godziny, jak się paliła. Tak, do tego momentu właśnie. Słuchajcie, zapaliłam ją później wieczorem. No tak jak widać, spaliła się dobre pół godziny i nie chce się spalić do końca, mimo że jest w środku knot jeszcze dość taki, że można go podpalić. I ja go podpaliłam, ale on zaraz płomień zgasł. No tak jak wam mówiłam, to nie jest mój ulubieniec. Zapach... No, czemu ostrości nie ma? Już powinna być. O, zapach taki jak widzicie, mango papaja. Nie wrócę do niego, no nie pachnie niczym. Znaczy, no niczym, no powinien pachnieć tym zapachem, który ma w środku. Nie, nie pachnie niczym. Nawet słoiczka nie mogę zostawić, bo oczywiście no jeszcze jest sporo tego, ale już się nie wypala. Nie chcę mi się skrobać, po prostu się pozbędę i już. Dalszy ciąg. Dobra, czepnęłam pastę do zębów. Słuchajcie, Sensodynę, ale to nie jest taka zwykła, którą reklamują w telewizji, tylko to jest pasta lecznicza. Ja u mojej pani dentystki dostałam ją pod względem takim, abym używała, ponieważ mam zaczątki parodontozy i pani stwierdziła, że jest bardzo przyjazna, że można tak powiedzieć, dla dziąseł. Słuchajcie, ja dostałam trzy tubeczki. Każda z nich ma 20, o widać, 20 ml. Tej już tutaj nie ma, to tylko jest powietrze. Mam jeszcze te dwie, ale strasznie je męczyłam, wiecie, prawie rok. No, wypróbowałam też inne w międzyczasie pasty, zresztą dużo filmików na ten temat mam. Ale jakoś do tej nie mogę się przekonać. Jak nakładam na szczoteczkę i tą pastą już na szczoteczce dotykam zębów, dziwne uczucie mam. To nie jest ból, ale to takie dziwne, coś przenikliwość taka. Nie wiem, czy ona coś w sobie ma takiego. Napiszcie mi w komentarzach, czy to tylko ja mam coś takiego, czy wy też się spotkaliście z tą pastą, używaliście jej i czy też mieliście coś takiego dziwnego, co się taki prąd, no nie wiem jak to nazwać, no coś takiego dziwnego po prostu. Także dajcie znać, żebym stwierdziła, że nie jestem osamotniona w tej kwestii. Kolejna rzecz, moja maskara. O, czekajcie, światełko. O, maskara naturalna. Czy ona jest naturalna, to bym się kłóciła. No wiecie, 2,99, 3,99 na internecie. To jest granat. Słabo widać, chyba bardziej czarny tu się w kamerze, ale to jest ciemny granat. Już go nie ma prawie, bym powiedziała, ale już też specyficzny ma zapach. Wczoraj jeszcze użyłam i dzisiaj, także już go wyrzucę, no bo też za długo nie mogą być te kosmetyki, które nie kosztują, nie są z górnej półki, nie kosztują ileś tam i nie mają no, tych naturalnych rzeczy w środku, więc nie oszukujmy się, one wytrzymują około roku po otwarciu. Także no już czas ją wyrzucić, żebym sobie krzywdy nie zrobiła. I dwie rzeczy, które w pierwszych moich filmikach zagościły. Powiedziałam, że jak wypróbuję, dam wam znać. I teraz tak, to jest, tak jak widzicie, baterie ma? Ma. Ja wam wtedy opowiadałam, no w sumie nie mogłam dużo powiedzieć, bo nie używałam. Jak to zakupiłam? To jest taki pumex elektryczny na 4 paluszki baterie. Z dwiema końcówkami. Tutaj mam tą ostrą, tą bardziej ostrą niby, ponieważ była czarna. Czarna była jak papier ścierny, taka dość delikatna. No i ta którą teraz nałożyłam, żeby wam pokazać, jak to działa. To jest jedyneczka. A to jest dwójeczka. I wtedy wam opowiadałam, że ta czarna będzie dla mnie idealna, a tej nie będę używała, ponieważ nie mam jakoś tam zaniedbanych stóp mocno. No okazuje się, że tamta w ogóle nic, no nic nie robi, bo przy dotknięciu do pięty albo do jakiegokolwiek ciała, zresztą mogę wam pokazać na dłoni. Słyszycie tylko ten odgłos, ona nic nie robi i się zatrzymuje, już wyłączam, i się zatrzymuje. Nie idzie tak jak w tej reklamie, że wygładza stopę i tak dalej, i tak dalej. Nie, ona to robi takimi skokami, ponieważ się zatrzymuje. Nie wiem, no 4 baterie jest całkiem nowe kupione, więc w sumie powinny być, powinno działać rewelacyjnie. No niestety
tamta w ogóle się zatrzymuje po dotknięciu, a ta właśnie krótkimi skokami. Także nie wiem, czy trzecia końcóweczka powinna być i na maksa jakoś, no nie wiem, trudno stwierdzić. W każdym razie jest mnie szkoda, bo to naprawdę była groszowa sprawa, nie wiem, 3-4 złote. Plus paluszki, paluszków nie było w zestawie, no ale baterie zawsze się przydadzą. A widziałam teraz jakieś od tygodnia w telewizji za około 100 zł. No współczuję tym, którzy to kupią i będą niezadowoleni. Także tak, taka moja lekka tutaj rozkmina. I pamiętacie też w tym samym filmiku dostałam ręcznik na głowę, jak się myje włosy. To polecała na swoim kanale panna Joanna, wtedy też wam o tym mówiłam, na guziczek. Słuchajcie, ja mam no, włosy do ramion, nie oszukujmy się, krótkie. Córka ma prawie do końca pleców i mamy bardzo grube włosy, więc u nas to nie zdaje rezultatu. No, wchłania wodę nie tyle, co wchłania tak jak zwykły ręcznik. O, powiem wam tak, są dwa rodzaje ręczników. Jedne wchłaniają idealnie wodę i można się wytrzeć do sucha spod prysznica i wychodząc z wanny, a drugie niestety mają coś takiego w sobie sztucznego, że po prostu wycierasz się, wycierasz, a nadal jesteś mokra, wilgotna. I ten ręcznik robi to samo. No, on wciągnął wodę, ale no, kapało mi po szyi, kapało mi przy uszach. Musiałam zdjąć i założyć zwykły ręcznik, także u nas się nie sprawdza. Ci, co mają grube włosy, przykro mi, musicie używać zwykłych ręczników. Także tak. Taki szybki filmik, trochę chaotyczny, no ale żeby wam przedstawić to, czego używam. Ci, co mnie oglądają od początku, to wiedzą, że to są moi ulubieńcy, że zawsze do nich wrócę z innego sklepu, z innej strony. Ja się z wami żegnam. Jeżeli takie szybkie moje filmiki na temat produktów, które zakupiłam, a się nie sprawdziły, albo wręcz odwrotnie, sprawdziły się wyśmienicie, wam się podobają, to co? Proszę łapkę w górę, powiadomcie mnie w komentarzach, powiadomcie mnie na maila. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za komentarze i za maile. Są bardzo miłe, ciepłe. Wiecie co, no... Jestem pod wrażeniem. Bardzo wam za wszystko dziękuję i za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniłam w umysłach. No i tak, no cóż powiedzieć. Żegnajcie i do jutra. Pa, pa.